Cześć! Dzisiaj od dawna oczekiwany przez Was update z mojego Fish Roomu, w zasadzie już teraz nie tylko Fish Roomu. Sprawdziłem, ostatni update był w maju, na początku maja. Troszeczkę czasu minęło. No słuchajcie, ogrom pracy tak naprawdę i przez to też filmy na YouTubie rzadziej się pojawiają, bo cały wolny czas poświęcam temu, żeby skończyć w końcu urządzać Fish Room. Dużo się zmieniło, przynajmniej tak mi się wydaje, więc będziecie mogli sobie wszystko zobaczyć, jak co wygląda. Troszeczkę wszystko przebudowałem, troszeczkę się pozmieniało. Doszły gekony na parcie, z tyłu są dwa raki i rega, który się właśnie dla nich robi. Troszeczkę teraz pogadam, a później przełączę widok kamery i pokażę Wam sam Fish Room. Słuchajcie, co się okazało? Okazało się, że o jednej rzeczy nie pomyślałem. Nie pomyślałem o tym, że oprócz samych akwariów, terariów, pudełeczek, jeszcze pierdyliard innych rzeczy. Rzeczy, które gdzieś trzeba składować, rzeczy, które przydają się na co dzień, raz w tygodniu, jest ich bardzo dużo. I gdy jakoś rozrysowywałem sobie, urządzałem ten Fish Room, zupełnie o tym nie pomyślałem i okazało się, że nagle jestem zawalony kartonami, kartonikami, pudłami, w których coś przechowuję i przestrzeń mi się kurczy. Za mną są regały, wcześniej góra była cała zabudowana kartonami, styropianami i tego typu rzeczami. W tej chwili udało mi się to zniwelować, zaraz Wam opowiem jak. I już brakowało nawet miejsca, żeby swobodnie przejść. W tej chwili widzicie, za mną za wiele nie ma, są dwa krzesła i to jest w zasadzie wszystko, można swobodnie się poruszać. Wcześniej tu stał jakiś karton, tu stała jakaś klatka dla modliszek, czy jakieś akwaria odstawione. W tej chwili tego nie ma. Nie ma, bo po prostu wynająłem drugie pomieszczenie, małe, bo 4 metry kwadratowe, ale pomieszczenie, które zapewnia mi komfort tutaj na hodowli. Nie mam już tych wszystkich pudełek, pudełeczek, wiadereczek, węży, wężyków na samej hodowli. Mam je w pomieszczeniu obok. W zasadzie wychodzę z hodowli i zaraz jest moje pomieszczenie. Ono ma 4 metry. Na razie jeszcze go w pełni nie urządziłem, bo sam proces wynajmowania troszkę trwał i zrobiłem to dopiero w tym tygodniu, ale już zdążyłem powynosić wszystko. Co prawda troszeczkę na hura, więc w weekend pewnie będę wszystko wyciągał i układał na nowo, ale już się z tego bardzo cieszę, bo no, jeszcze kilka rzeczy wyjedzie i okazuje się, że jest miejsce na dodatkowe akwaria. Rzecz, o którą się troszeczkę zaczynałem martwić, bo są 4 regały z akwariami. Jeden regał nie do końca jest jeszcze zamocowany, więc tam znajdują się teraria. No i był plan, żeby tych akwariów przybyło znacznie więcej. Kupiłem te akwaria, natomiast no nie urządzałem ich, bo w zasadzie nie było gdzie. Zresztą jak zobaczycie, nie wiem czy... O! Za mną teraz widać, są dwa akwaria, które są całe zawalone jakimiś różnymi rzeczami, bo nie było ich gdzie wsadzić, a są to rzeczy mniej lub bardziej potrzebne na co dzień. No i to była rzecz, która naprawdę mnie męczyła i to, że tutaj jest ciągle taki bałagan. Mam nadzieję, że teraz w tym pomieszczeniu ten bałagan będzie kontrolowany i uporządkowany. I mam też nadzieję, że w końcu przejdę do hodowania, nie tylko do urządzania, bo w zasadzie jedyne ryby, jakie się rozmnożyły, to oczywiście hondurany, ale to widzieliście. Puściłem na tarło bojowniki, też jest ikra, więc coś z tego będzie. No i oczywiście żyworódki się mnożą, ale jest szereg ryb, którymi chciałbym się zająć. Chciałbym się zająć kielskami sterby, których mam potężne stado jeszcze w domu nieprzeniesione i wiele jeszcze gatunków ryb, które zostały w domu, a nie ma ich tutaj. A tak naprawdę jak jestem tutaj, to nie mam je w domu, czyli te akwaria, które są w domu,
no, są troszeczkę zaniedbane, nawet może nie troszeczkę. Jest ten proces podmiany wody, karmienia i całej reszty, no, jest na dużo gorszym poziomie niż tutaj. Tutaj w niektórych akwariach podmiana jest 2 razy w tygodniu, po 50%, w znacznej większości raz w tygodniu 50%. Dobra, koniec gadania, przełączam widok kamery, zobaczycie sobie, co w tej chwili jest w fish roomie. Ok, zobaczcie, to jest stacja uzdatniania wody razem z beczką, w której przygotowuję wodę do podmian. Tutaj jest prowizoryczny pierwszy inkubator dla gekonów lamparcich. Tutaj jest regał, o którym wspominałem, który jest, stał się regałem takim bardziej realistycznym. Na dole są ślimaki lądowe, na kolejnym poziomie są gekony lamparcie. Tutaj jest, jak widzicie, troszeczkę bałagan. Na następnym poziomie są gekony lamparcie, które się u mnie wypluły. One później trafiają do tego rack systemu. Rack system też jeszcze nie jest w pełni skończony, ale też nie było potrzeby, żeby więcej pudełek przygotowywać, więc w tej chwili czynne są 2. Tutaj jest regał, który też jest przeznaczeniem na gekony lamparcie. Właśnie powoli go sobie wykańczam. Do góry są modliszki, tutaj jest kilka kreobroterów, bo za dużo ich się nie wypluło z zooteki. Tutaj jest paradoksa, 5 bądź 6 sztuk. Tutaj jest kolejny rak, system, w którym są gekony lamparcie. To jest nowy inkubator, który sobie zakupiłem. Tutaj jest półka z przeznaczeniem na duże pudło samla. Także tak się prezentuje ta część związana z terrarystyką. No, tutaj są akwaria. Tu zostawiłem sobie domniemaną parkę czerwieniaków, a w zasadzie 2 samice i 1 samca. Są to czerwieniaki kongijskie. Pamiętacie, pokazywałem Wam malutki na rybek, 1,5 cm, w tej chwili bardzo ładnie wyrósł. No oczywiście ten bałagan, który Wam pokazywałem. Odstawię krzesło. Tutaj są samle z żółwiakami kolcowatymi. Tu widzicie, jest samica. Tutaj jest samiec. Tutaj kolejne akwaria. Troszeczkę razbory galaksji i głupiki. Tutaj jest w tej chwili puste akwarium, bo samice bojownika, które w nim były, trafiły do skalarów. Tutaj pływają sobie samce bojownika. Jest piękny czempion. Bardzo ładny koi plakat. No oczywiście hondurany. Urosły. Jest ich troszeczkę. Pływają samym samcem, bo samica była mocno zagoniona, więc ją przełowiłem do innego akwarium i w tej chwili na rybek pływa sobie z samcem. Bardzo ładnie, szybko rosną kapitalne rybki. Tutaj są głupiki. O, słabo widać, się odbija. To są takie, powiedzmy, że tu pseudo białe. Tutaj też są samice głupika i olbrzymie samce. Słuchajcie, o, szyba wpadła. Muszę podnieść. Zobaczcie, samce są olbrzymie. Naprawdę. I to jest polska hodowla. Samce są bardzo, bardzo duże. Mam 3 sztuki takich dużych samców. Zobaczymy, co z tego będzie. O, karmóweczka dla gekonów, świerszcze. Zobaczcie, tutaj troszeczkę pod oknem się zmieniło, bo jak widzicie, na tamtej ścianie kiedyś był jeden ze stelaży, który dostałem od Wojtka z Aqua Nature. W tej chwili ten stelaż jest przerobiony na taką strefę roboczą. Tutaj, nie wiem, pakuję ryby, tutaj sprzątam gekonom, tutaj przygotowuję różne rzeczy, więc taki stół okazał się być bardzo przydatny. Tutaj jest regał, taki z podstawowymi narzędziami. On tak naprawdę też chciałbym go wynieść do części magazynowej. Tutaj jest półka na Artemię. Artemię jeszcze nie odpalona, no bo w zasadzie nie mam takiej potrzeby. Na rybek żywodudek skarmiam sobie Artemią dekapsulowaną i mrożonymi drobnymi pokarmami. Tutaj jest jedno terrarium, w którym przechowuję świerszcze. Tutaj jest terrarium takie, powiedzmy, higieniczne z żabkami. To są Hyperolius punctatus bodajże. Okej, no, kamera. Tutaj jest szklarnia. No,
Kamera też ma w zasadzie teraz swoje miejsce, bo wcześniej zawsze brakowało i światło słoneczne, które oświetla i wpada mniej więcej w godzinach, jak jestem tutaj po południu, oświetla mnie. Szklarnia. Na dole są trzy tego typu akwaria. Tu jest Psychophorus, Psipidium. Przepraszam, jeśli przekręcam te nazwy, ale czasami tak się dzieje. Tutaj jest troszeczkę na rybku głupików tych białych tuksedo, które widzieliście. Tutaj pływają sobie dwie samice takiej bardzo ładnej odmiany dwumieczowej. Tutaj jest akwarium, ja je nazywam akwarium dla spadochroniarzy. Tutaj trafiają, mówiąc w cudzysłowie, niechciane ryby, które ktoś mi przynosi. Tutaj też trafiają, tu są dwie samiczki Hondurana i reszta czerwieniaków kongijskich. Tutaj jest akwarium z żywotkami, są głupiki i mieczyki berlińskie. Bardzo ładne mi porosły te mieczyki i rzeczywiście rozmnażają się, tego na rybku jest coraz więcej, co mnie cieszy. Tutaj jest hodowla ślimaków, bo w akwarium dla spadochroniarzy niestety gdzieś się teraz schował pływa kolcobrzuch nilowy i żeby był zadowolony, mam dla niego hodowlę karmową ślimaków. Tutaj jest pierwsze w zasadzie akwarium, terrarium z wiekonami lamparcini, które pojawiło się w tym fiszurnie. One będą przeniesione, bo tutaj tą powierzchnię wykorzystam do czegoś innego. Są skalary, już ładniejsze Red Devil'e zostały sprzedane, zostały takie pasiaczki i to, co przyjechało jako Red Devil'e. Tu na dole natomiast są malutkie Red Devil'e, które przywiozłem na początku kwietnia, pod koniec marca. Bardzo ładnie powyrastały. I tutaj są też samice wojownika, które trafiły. Pod nimi są dwa pudła samla. W jednym jest żółw, drugie jest puste. Tutaj jest szafeczka, na którą będę chciał przenieść to akwarium z głupikami tuksedo, które widzieliście. Ogólnie system napowietrzania bardzo dobrze się sprawdza. Jestem bardzo zadowolony z tej pompy. Nie miałem z nią żadnych problemów odpukać. Mam nadzieję, że więcej nie będzie. Dobra, słuchajcie. To tyle, jeśli chodzi o aktualizację fishroomu. Jeśli chcecie o coś dopytać, oczywiście pytajcie. Na pewno odpowiem. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeśli film Wam się podoba, łapka w górę. Jeśli nie, łapka w dół, powiedzcie dlaczego. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Cześć.